Za 100 metrów skręć w lewo. Jestem w Policach na rynku. Skręć w lewo. Jak słyszycie, na końcu tego rynku polickiego będę skręcał w lewo. Police, takie miasto w województwie zachodniopomorskim, tuż koło Szczecina. Oczywiście skręcając w lewo muszę ustąpić pojazdom z prawej i z lewej oraz tym sprzeciwka, którzy skręcają w prawo. I troszkę się tutaj przez te police przejedziemy. Za 500 metrów skręć w lewo. Trochę nas tutaj poprowadzi nawigacja do wylotu. No już nie będę mówił, bo po prostu się zwyczajnie nie znam. Tutaj gdzieś w kierunku jakichś miejscowości, aby od jeszcze innej strony niż od Bukowa wjechać sobie do Szczecina. Zresztą tam jest ruch wahadłowy, więc też szukałem alternatywy, aby nie jechać taką trasą. Skręć w lewo. Nie, za przejazdem. Czyli przejeżdżam przez przejazd. Sprzeciwka trzeba ustąpić. Pojazdy są daleko, można spokojnie sobie skręcać. Tutaj chyba dworzec w Policach kolejowy. Oj, widać też znak czasu na nim. Nie wiem, czy tutaj cokolwiek jeszcze do niego, do tego dworca dojeżdża. Też szkoda, że nie mam z boku kamery, bo byście zobaczyli, jak bardzo miejski ośrodek kultury w Policach. Natomiast w Policach zwróćcie uwagę, jestem tutaj, jest godzina przed 18:00, jest tak naprawdę cisza, spokój. Ustępujemy oczywiście pieszym. Tak więc porównując chociażby ruch drogowy w Szczecinie, a w Policach, no to tutaj można powiedzieć miasteczko kompletnie wymarłe. Nie ma ludzi, nie ma ruchu drogowego. Ja się tutaj czuję, jakbym się znalazł w tym mieście w jakimś dniu. Kieruj się na południe. Za 400 metrów skręć w prawo. W jakimś dniu wolnym od pracy. Jakieś święto. No, tak tutaj to wszystko, powiem szczerze, wygląda. Ale myślę, że jest to fajne miejsce do życia, do mieszkania. Ulica Grzybowa. Bo na pewno żyje się dużo lepiej, aniżeli w takim gąszczu, w takim dużym mieście, jak chociażby Szczecin. Proszę popatrzeć, jak pięknie kot idzie po przejściu dla pieszych. Równym krokiem, dostojnie, bez przyspieszania, bez zastanawiania się, bez zwalniania, bez przyspieszania tego kroku. Brawa dla tego kota. Jakie zwierzęta są, moi drodzy, mądre. Jak ich nie kochać. I też jakieś większe osiedle, ulica Piaskowa. Za 400 metrów skręć w lewo. Szkoła imienia
drugiego. Będę skręcał w lewo. Skręć w lewo. Na ulicę Wyszyńskiego muszę ustąpić pojazdom z prawej. Tam przepuszczają pieszych. Z lewej mam wolną drogę. I żegnam Police. Wyjechałem z Polic, za jakieś 10 minut powinienem z powrotem być w Szczecinie.